Siemanko ludziska, a z tej strony Retsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Manchester United. A dzisiaj czekają nas dwa mecze, jedno z Celtą Vigo i jedno z Chelsea. Pierwszy mecz gramy oczywiście w Lidze Europy, a drugi w Krajowym Pucharze. Mecz w Lidze Europy będzie bardzo ważny, ponieważ walczymy o pierwsze miejsce w grupie. A mecz w Pucharze Ligi? Dlaczego jest ważny? Z prostej przyczyny, przegrywający odpada. I to powinno wszystko mówić w tej kwestii. Plus najczęściej te mecze symuluje, ale tym razem jednak mamy trudnego rywala i myślę, że będzie to w miarę ciekawe spotkanie. Ale teraz skupmy się już na rozgrywkach Ligi Europy, gramy u siebie, nie chcemy zawieść kibiców. Zaczynajmy spotkanie z Celtą Vigo. Manchester United atakuje od początku spotkania w Osumensach. W Osumensach do Lingarda, Jesse Lingard ładnie opanował piłkę i zagrał do Rashforda. Akcja dwóch młodych Anglików, teraz podanie do Younga. Young strzela z prawej nogi, ale niestety świetnie Sergio to broni na rzut rożny. Wielka szkoda, że Young uderzył w krótki róg, bo gdyby uderzył po długim rogu, to może mielibyśmy przepiękną bramkę, a tak Hiszpan musiał obronić tą piłkę. No i bramkarz znawia grę od autu. Schweinsteiger wygrywa główkę w środku pola. Carrick, Michael Carrick. Do Rashforda, Marcus Rashford do Fosu-Mensah, a Fosu-Mensah uderza z miejsca, ale zbyt lekko, by sprawić jakiekolwiek problemy Sergio. Radoja do Vasa, wreszcie Celta w natarciu. Iago Aspas zagrywa do Bongondy, Theo Bongonda rozpędza się lewym skrzydłem, zobaczmy co zrobi ten młody gracz. Do środka do Hernandeza, ale Donnarumma kapitalnie interweniuje. Po to właśnie pozyskaliśmy Włocha, żeby w Lidze Europy zapewniono nam spokój z tyłu. Dobre podanie do Bongondy, strzał z lewej nogi, ale Donnarumma był świetnie ustawiony. I Celta wybija piłkę z własnego pola karnego, Blind wygrywa główkę do Younga. Lingard ładnie tutaj zgasił tą piłkę, decyduje się na indywidualną akcję, schodzi na lewą nogę, ale niestety strzela prosto w Sergio. Bramkarz Celty nawet nie musiał się ruszać. Świetny tutaj odbił Carricka, Young. Do Rashforda, Rashford wypuszcza Lingarda, tutaj Johnny, który w głupi sposób traci piłkę, a Jesse Lingard daje nam prowadzenie, kapitalne wykończenie Anglika, ale fatalny błąd Johnny'ego. Jak widzimy, wielka radość fanów Manchester United na Old Trafford. Tutaj dobre podanie, ale Johnny miał wszystko w swoich rękach, popełnił katastrofalny błąd, a Lingard się nie pomylił, uderzył bardzo precyzyjnie, zaskakując bramkarza Celty. Obyśmy strzelili więcej goli w tym spotkaniu niż to jedno trafienie. Maldo. Jak widzimy, Celta chce szybko odpowiedzieć na naszą bramkę. Was. Hernandez, Orellana. Hernandez decyduje się na indywidualną akcję. Niestety nikt z Manchesteru go nie naciska. Hernandez strzela i zdobywa chyba najpiękniejszą swoją bramkę w tym sezonie. Trafił idealnie pod poprzeczkę. Donnarumma wyciągnął się jak struna, a i tak nie dał rady odbić tej piłki. No tutaj niestety błąd obrońców Manchester United, powinni bliżej podejść Hernandeza. Uderzenie bardzo precyzyjne, Donnarumma mimo swojego dobrego wzrostu nie mógł tego bronić. Celta wyrównuje, ale mamy jeszcze dużo czasu, żeby wyjść na prowadzenie. Manchester chce szybko odrobić straty. Lingard do Darmiana, Mateo Darmian schodzi na lewą nogę, zagrywa do Schweinsteigera, ten odgrywa do Lingarda, Wilson do tyłu do Maty, Wilson jeszcze raz przy piłce do Lingarda, Jesse Lingard jest już w polu karnym, ale cudownie tutaj broni Sergio prawą nogą. No ten bramkarz naprawdę rozgrywa dobre spotkanie i nie dziwię się, że obronił ten strzał, bo ma naprawdę dzisiaj dobrą formę. Końcowe minuty spotkania, Wilson zagrywa do Maty, Juan Mata do Lingarda, Jesse Lingard niestety nie zdołał opanować tej piłki. Hernandez, to jest chyba już ostatnia akcja meczu, podań do Sisto. Sisto wypuszcza tutaj Diaza, Diaz jest już w polu karnym, schodzi na prawą nogę, strzela, ale fatalnie, po prostu katastrofalnie uderzył. To była szansa Celty Vigo, która mogła rozstrzygnąć to spotkanie i pierwsze miejsce w grupie w Lidze Europy. Ale tutaj fatalnie gracz Celty przestrzelił. No i koniec spotkania. Niestety remisujemy 1-1. Status quo w grupie zachowany. Nic się na dwóch pierwszych miejscach nie zmieni.
No wielka szkoda, mieliśmy tutaj mnóstwo okazji. Zalta też miała kilka. Myślę, że remis to zasłużony wynik. Świetnie też spisywał się bramkarz Celty Sergio. No ale tak jak patrzę teraz na statystyki, to mieliśmy zdecydowanie więcej szans, no ale bramkarz Celty potrafił pokazać klasę niejednokrotnie. Jeśli chodzi o oceny, to piłkarze meczu Jesse Lingard w pełni zasłużenie dobry występ Anglika. Dwie interwencje Donnarumy, 7 Sergio, bramkarz Celty Vigo obronił na zdecydowanie wyższym poziomie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. No w grupie w Lidze Europy nic się nie zmieniło, ponieważ my zajmowaliśmy drugie miejsce, Celta była pierwsza, padł remis, czyli wszystko zostaje po staremu. Wielka szkoda, bo naprawdę było to dobre spotkanie w naszym wykonaniu, ale bramkarz Celty pokazał klasę. Donnarumma broni też nieźle, no ale jednak. Czegoś tam zabrakło. Szkoda, że nie wybroni tego strzału, no ale był to bardzo precyzyjny strzał. Praktycznie żaden bramkarz na świecie by tego nie wyjął, co strzelił Hernandez. No był to jego chyba gol życia, taka jest prawda. No jak widzimy, Celta wyprzedza nas bilansem bramkowym. Ale takie uderzenia nie zdarzają się często, więc doceńmy klasę rywala. Tutaj widzimy konferencja prasowa, oczywiście udamy się na nią. I co by tutaj zrobić? A sprowokujmy albo nie. Podejmijmy inną decyzję, może jakąś trochę mądrzejszą. Pochwalimy Bale'a, bo spisuje się ostatnio naprawdę nieźle i myślę, że Walijczyk na taką pochwałę zasługuje. Grał w Realu Madryt, tam pokazywał wysoki poziom, u nas też. Pokazuje, że był wart tych pieniędzy, które za niego wyłożyliśmy. Oferta prowadzenia kadry Bułgarii. Nie. Takiego kraju to ja nie chcę prowadzić. To jest bardzo słaba reprezentacja w chwili obecnej. Mieli kiedyś wybitnych piłkarzy, ale teraz mają bardzo słabe pokolenie. No i naprawdę jest to kadra, która raczej zmierza ku najniższym pozycjom w grupach eliminacyjnych niż do tych czołowych miejsc w wielkich turniejach. I dobra, jeszcze przeprowadzimy trening, bo warto tych niektórych piłkarzy potrenować, żeby się cały czas, wiadomo, rozwijali. Donnarumma na razie powoli się rozwija, ale reszta myślę, że też w miarę spoko. Donnarumma i tak się rozwinie, jest to młody, zdolny bramkarz. Plus mamy drugiego bramkarza, Davida De Gea, który jest podstawowym bramkarzem oczywiście. Jest też młody, to nie jest jakiś stary bramkarz, jeszcze wiele lat gry przed nim. Jak widzimy tutaj wiadomość od Blinda, zobaczymy jaka. Oczywiście jeszcze przed meczem to zobaczymy, bo warto. Tutaj będzie rozmowa z zawodnikiem. A że jest daleko od domu. A że będzie wykonywał swoją pracę dla zespołu. Dobra, spoko, pasuje mi takie coś. Najbardziej podobają mi się zawsze takie wiadomości, że piłkarz jest daleko od domu, a potem przechodzi do jakiegoś klubu w tym samym kraju, gdzie grał do tej pory. Chociaż najciekawsza wiadomość, jaką dostałem, że piłkarz czuje się z dala od domu, to była od Radka Dejmka, jak grałem Koroną Kielce karierę w poprzedniej FIFA. No a nie oszukujmy się, Czechy nie są tak daleko od Polski. A Kielce nie są jakoś zbytnio na północy Polski nawet, więc nie wiem, jakim cudem on się czuł daleko od domu. Rozumiem, jakby był to gdzieś w Anglii, ale no w Polsce to nie było daleko. A teraz już zaczynajmy spotkanie z Chelsea. Gramy u siebie. Pokażmy, że ten remis w lidze to był przypadek. Gramy! Manchester United od początku atakuje Ibrahimović do Mkhitaryana, Henrik Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimović, Gareth Bale schodzi na lewą nogę, podaje, Henrik Mkhitaryan uderza, a Courtois popełnia fatalny błąd i wychodzimy na prowadzenie. Nie wiem, co w tej sytuacji zrobił Belk, najczęściej broni na kosmicznym poziomie, a teraz zaliczył chyba klopsa sezonu. Bardzo dobra kontrola piłki przez Bale'a. Podanie do Ormianina, ten strzelił prosto w ręce Belga, a ten jakimś cudem to przepuścił. Nieważne jak, ważne, że prowadzimy 1-0. Musimy podwyższyć to prowadzenie, bo z Chelsea jednobramkowe nigdy nie jest pewne. Jak widzimy, Chelsea chce odrobić straty. Wycofuję piłkę, Martinez. Szybkie podanie do Williana, Willian. Zgasił tą piłkę idealnie, zagrywa do środka do Mikela. Mikel uderza tuż obok bramki. Mamy szczęście, że tutaj Nigeryjczyk przestrzelił, bo była to naprawdę idealna sytuacja do zdobycia bramki. Dobrze, że jest to raczej gracz defensywny. Bale, Mkhitaryan. Ładnie tutaj zagrywa do Ibrahimovicia, Szwed zastawia piłkę i zagrywa do Bale'a. Bale walczy o piłkę, ale niestety Hazard ją opanował i świetnie dojrzał Williana. No naprawdę, gracze Chelsea podają astronomicznie w tym meczu. Strzał Williana, ale De Gea to broni.
na rzut rożny, ale te podania są po prostu kosmiczne, przez całe boisko praktycznie na nogę kolegi. Oby nam też takie wychodziły. I będzie rzut rożny dla Chelsea, grę wznowi Hazard. Hazard centruje w pole karne, ale spokojnie Mkhitaryan to opanował i zagrywa do Bale'a. Gareth Bale rozpędza się z piłką. Cóż za raj tutaj Walijczyka. Podaje do Ibrahimowicza, Zlatan Ibrahimowicz jest sam na sam z Courtois. Ale tym razem Belk pokazuje klasę i broni strzał Szweda. Odkupił swoje winy za straconą bramkę. Techniczne uderzenie Ibry, ale jak widać na Courtois to było za mało. I będzie rzut wolny dla Chelsea, grę wznowi Hazard. Eden Hazard centruje w pole karne, ale gracze Manchester United wybijają tą piłkę i będzie tylko rzut rożny. Belk kolejny raz wznowi grę. Centra Hazarda w pole karne, Matić walczy o tą piłkę, jeszcze jest Mikel. Mikel schodzi na prawą nogę i De Gea z wielkim trudem broni ten strzał. Jak widzimy, Nigeryjczyk ma dzisiaj chrapkę na bramkę. Zobaczymy, czy w końcu uda mu się ją zdobyć. Manchester United rozgrywa spokojnie piłkę od tyłu. Martial, Ibrahimowicz, Mkhitaryan. Ormianin świetnie podaje tutaj do Ibrahimowicza. Ibrahimowicz nie mógł się pomylić w tej sytuacji. Raz przegrał pojedynek z Courtois, ale tym razem pokazał, dlaczego jest uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Tutaj widzimy świetne podanie Henryka Mkhitaryana. Zlatan opanował tą piłkę, kropnął jak z armaty. Courtois niby się rzucił, no ale przy takich mocnych strzałach bramkarz nie ma żadnych szans. Prowadzimy z Chelsea już pewnie 2-0. Costa ładnie zgasił tutaj piłkę, opanowuje ją i ją zastawia do tego. Dobrego Hiszpana, podanie do Fabregasa. Cesk Fabregas strzela, no i zdobywa bramkę kontaktową. No w niej niespodziewanie, no szybko odpowiada Chelsea na naszą drugą bramkę. Łapią znowu kontakt i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno do końca meczu nie zabraknie emocji. Tutaj świetnie Costa zastawił piłkę, zagrał do Fabregasa. Fabregas minął obrońców, jak slalomowe tyczki. Kropnął z prawej nogi tuż obok słupka, De Gea wyciągnął się jak struna, ale i tak nie dał rady odbić tej piłki. Prowadzimy już tylko 2-1 i do końca meczu będą emocje. Hazard rozpędza się lewym skrzydłem Belk, ale zwolnił tą akcję na całe szczęście Matić. Azpilicueta. Azpilicueta schodzi na prawą nogę, zagrywa do Maticia. Matić, zobaczmy czy poda. Nie decyduje się na strzał, ale De Gea jest po prostu niesamowity w tym spotkaniu. Broni na kosmicznym poziomie. I oby tak pozostało do końca spotkania, bo powstrzymał Serba w sposób niemożliwy dla innych bramkarzy. To jest ostatnia akcja meczu, to jest jedna pewna rzecz. Doliczone 3 minuty, Hazard. Eden Hazard schodzi na prawą nogę, centruje w pole karne, ale świetnie obrońcy Manchester United to wybijają, ale to jeszcze nie koniec zagrożenia. Fabregas, Moses, Victor Moses schodzi na lewą nogę, próbuje tutaj dryblować, może zdecyduje się na jakąś indywidualną akcję, nie podaje do Costy. Jeszcze raz Moses jest blokowany. Moses strzela, ale De Gea kolejny raz broni, to jest po prostu ściana. Raz dał się pokonać, ale już raczej więcej bramek nie wpuści w tym meczu. I koniec spotkania, zwyciężamy 2-1. Mścimy się za mecz ligowy, o to właśnie chodzi. Courtois załamany, ale przy jednej bramce, trzeba to sobie jasno powiedzieć, zawalił na całej linii. A De Gea wpuścił jedną bramkę, no ale raczej przy niej większych szans nie miał. Bardzo precyzyjny strzał Fabregasa po ziemi. Chelsea miała więcej okazji, ale co z tego? Liczą się strzelone bramki, a nie ilość sytuacji. Jeśli chodzi o oceny, to piłkarze meczu Henryk Mkhitaryan, świetny występ Ormianina, prawie jak zawsze. 4 interwencje De Gea i 3 Courtois, ta jedna interwencja była chyba decydująca. No i oczywiście przejdźmy dalej. Jesteśmy już po drugim spotkaniu, koniec zawieszenia Walencji i oczywiście wróci on do pierwszego składu. Szczerze jestem zadowolony po tym spotkaniu, pokonaliśmy Chelsea, nie było łatwo, ale wygraliśmy z naprawdę trudnym rywalem. Darmian sobie posiedzi na ławce i pogra znowu w Lidze Europy, bo tam jest
dla niego miejsce, gra sobie z tymi naszymi rezerwowymi piłkarzami i jest naprawdę fajnie. I dobra. W następnym materiale czeka nas mecz jeden ligowy na pewno z Burnley, a drugi gramy bodajże w Lidze Europy, tak jest, ze Stromsgård, więc rywal taki niewygodny, bo wiadomo, te norweskie drużyny niby są słabe, ale jednak nigdy z nimi nie gra się łatwo, bo zawsze walczą na całego. Oby tylko nie było żadnej kontuzji w takim meczu, bo to jest wiadomo mecz taki niby ważny, ale jednak drugoplanowy dla nas. Chyba nam jakiegoś rywala już przyznali w pucharze, bo tutaj jak widzę przełożone spotkanie, zobaczmy. Może już tutaj jest coś, jakaś rozpiska ciekawa, zobaczymy za dosłownie moment. No Community Shield wiadomo, wygraliśmy. Jeszcze to nie jest The Emirates FA Cup. A w pucharze AFL zagramy z Middlesbrough. Rywal spokojnie moim zdaniem do ogrania, chociaż mogliśmy wylosować dużo łatwiejszego. Więc jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się.